Siąd Tebes, witam Was dzisiaj w kolejnym teście nowości. Tym razem kolejny Pirabajer. Kolejny Pirabajer z logiem Zombum. Jest to Zombum Rotate, czyli bączki. Bączki prawdopodobnie z cracklingiem. Za takie opakowanie 20 sztuk trzeba zapłacić około 10 zł. Więc cena jest dość rozsądna. 50 groszy za sztukę, powiedzmy tak. Kod produktu ZB290, klasa F2, a gramatura czegoś takiego to 46 gram. Jest to produkowane przez Jorgę, oczywiście dla Pol Expanse. Ground Spinner, Color plus Crackling, jak najbardziej cracklingowe bączki. No w tym momencie zapraszam jeszcze do konkursu, zapraszam do wszystkich linków w opisie, między innymi do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 15%. A teraz robię małe cięcie, przenosimy się na prostą, niepalną i twardą powierzchnię, żeby nasze bączki się pokręciły, także widzimy się za chwilkę. Witam, jesteśmy z powrotem, bierzemy naszego bączka, 50 groszy za sztukę, tak jak mówiłem, cena dość normalna. Ej, jestem zdziwiony tym cracklingiem, świetny był. Chciałem powiedzieć, że bączki od Pyromaxa, te cracklingowe, wychodzą nieco taniej. Natomiast kurde, ten crackling tutaj chyba był lepszy niż w tamtych. Dużo lepszy. Kurde. Sam bączek, no jak to bączek. Natomiast ten crackling cholernie głośny. Aż bym się zastanowił nad zakupem kolejnej paczki. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Odpalmy sobie jeszcze kilka sztuk tak na luzie. Mega. Świetne ląty ogólnie, bardzo jakościowe ląty, nie powinny gasnąć. Przed chwilą nagrywałem inne bączki i dokończymy już za chwilę. Crackling duży, na dużym obszarze, bardzo głośny. Wow! I tak jak mówię, przed chwilą nagrywałem inne bączki i one przy rzucie gasły. Tutaj ląd naprawdę jest świetnej jakości i one się trzymają. Mimo, że je odpalam na ziemi plus odrzucam. Wow! I echo się niesie. Rozumiecie to, że po cracklingowym bączku niesie się echo? Naprawdę bardzo rzadko spotykane. Co? Myślę, że dyszka? Chyba moje ulubione crackingowe bączki w tym momencie. Ciężko mi znaleźć chyba lepszego. Pyromaxowe bączki są świetne. Za te 10 zł no to można mieć... Poczekajcie, no paczuszka jakieś 2 zł. 5 paczuszek po 6, no to powiedzmy, że 10 więcej. Natomiast kurde... Wcale te 10 więcej bączków nie sprawia czegoś takiego, że ja bym zdecydowanie wybrał te Pyromaxowe. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiło tutaj Pol Expanse wraz z Jorgę. Naprawdę wow. To jest dyszka dla Pyrobajerów. Rzadko to się zdarza, natomiast jeśli chodzi o kategorię Pyrobajerów, no to kurde, mega głośny crackling bardzo obszarowy, zdecydowanie większy niż ten z innych bączków. Myślę, że ocena w pełni zasłużona. Także co? Trzymajcie się. Cześć. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Wiadomo, nie każdy od razu chciałby kupić taką paczkę 20 sztuk. Wiele z was pewnie kupuje bączki, żeby dopełnić jakieś zamówienie za te 2-3 zł. Tutaj trzeba wydać już dyszkę. Natomiast myślę, że warto. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.